Projekt City Life powstał na potrzeby wprowadzenia nowego modelu Mazdy. Serial opowiada o życiu 30-latków, pracowników typowej korporacji, a więc porusza tematy ważne, atrakcyjne dla grupy docelowej. Ten projekt dla nas jako dla Majczy jest szczególnie istotny z kilku powodów. Przede wszystkim dlatego, że jest to pierwszy tego typu projekt na polskim rynku, w którym wymyślono, wyprodukowano i wypromowano serial, tak profesjonalny, w ten sposób zrobiony, w domu mediowym. To pokazuje, w jakim kierunku zmierza rozwój rynku internetowego. Sam serial składał się z 10 odcinków, trwających od 5 do 8 minut. Był dostępny oczywiście w internecie, ale również możliwy do ściągnięcia na różnego rodzaju przenośne urządzenia. To takie podejście, tego typu forma pozwoliła nam zaistnieć w świecie internauty na jego warunkach, w akceptowalnej przez niego formie, ale jednocześnie dała możliwość pełnej kompleksowej komunikacji marki. Udowodniliśmy tym projektem, iż wchodzenie na nowe obszary, wymyślanie nowych form może być bardzo efektywne. Ta forma komunikacji, bardzo nowa i nietypowa, została zaakceptowana przez internautów. Z jednej strony pokazują to statystyki. Ponad 500 tysięcy unikalnych użytkowników spędziło na stronie średnio 43 minuty, generując 11 odsłon, co pokazuje, że te treści, które tam znaleźli, były dla nich atrakcyjne, ale również badania, w których widzieliśmy, że internauci akceptują taką nową formę komunikacji. I jakby podsumowując, można powiedzieć, że ten projekt pozwolił nam na kompleksową, jednocześnie bardzo precyzyjną komunikację marki naszego klienta. Cel naszej kampanii dla marki DAW Go Fresh to umocnienie pozycji marki DAW w grupie docelowej kobiet w wieku 18-25 lat. Do niedawna aż 3/4 spośród nich nie używały produktów marki DAW, kojarząc jej wizerunek raczej z produktami dla swojej mamy. To właśnie młodzieżowa linia kosmetyków DAW Go Fresh miała zaistnieć w ich świadomości jako produkt adresowany specjalnie do nich. Hasło kampanii Spełniaj swoje marzenia i wszystkie działania, które prowadziliśmy, były inspiracją dla młodych kobiet, aby pozytywnie patrzyły na swoje życie i konsekwentnie dążyły do tego, co dla nich ważne. Po 2-miesięcznej kampanii zanotowaliśmy ponad 700 tysięcy wizyt unikalnych użytkowników w serwisie gofresh.pl, a zasięg wszystkich działań internetowych związanych z kampanią szacujemy na ponad 2,5 miliona użytkowników z grupy docelowej. Wpłynęliśmy na zmianę postrzegania DAW wśród młodych konsumentek, co przełożyło się bezpośrednio na ponad 36% wzrost sprzedaży w stosunku do okresu poprzedzającego naszą kampanię. Nagroda Mix Awards jest dla nas szczególnie cenna, ponieważ jest pierwszą nagrodą dla naszej młodej agencji w znaczącym konkursie reklamowym. Potwierdza również, że skuteczna strategia i doskonała egzekucja dużej, skomplikowanej i jednocześnie skutecznej i efektywnej kampanii nie jest tylko domeną wielkich sieciowych agencji. Wygraliśmy Mixa w kategorii Najlepsze zastosowanie nowych mediów. Wygraliśmy go dla naszego klienta Warner Bros. Prowadziliśmy dla niego promocję kampanii Harry'ego Pottera, 6 części. Jakby głównym celem kampanii było to, żeby dotrzeć w niestandardowy sposób do grupy docelowej, która była określona tylko i wyłącznie wiekowo, czyli to byli wszyscy internauci w wieku 10-17. Sprawdziliśmy też, że 55% z nich korzysta z komunikatora gadu-gadu. No i postanowiliśmy w związku z tym wejść w niestandardową współpracę z grupą gadu-gadu. Głównym jej założeniem było stworzenie wirtualnego bota, czyli takiego wirtualnego użytkownika, który był nazwany Harrym Potterem. Wszyscy użytkownicy, którzy chcieli wziąć udział w zabawie, musieli go dodać do swoich znajomych. Dzięki temu, że był on dodany w ich znajomych, mogli czarować opisy swoich znajomych. W całej akcji wzięło udział ponad 112 tysięcy osób. Co ciekawe, ponad 30 tysięcy osób zaproponowało swoje propozycje zaklęć, co też jakby bez powodu, bez specjalnej nagrody, po prostu chcieli się w to bawić jeszcze bardziej. Uważamy, że w ten sposób dotarliśmy do użytkowników, którzy owszem, kojarzyli markę Harry'ego Pottera. Natomiast bawili się i jakby dowiadywali się przy okazji, kiedy jest premiera, że ona będzie lada moment w kinach. Planujemy starty w konkursie Mix Awards w tym roku, jak i w latach następnych, właśnie ze względu na to, że jest to jedno z najbardziej istotnych wydarzeń dla całej branży internetowej. I w związku z tym nie wyobrażam sobie, żeby mogło w nas tam zabraknąć.
Kampania Dzień Przytulania była to kampania dedykowana Hopkoli, która przechodzi cały brand, przechodzi duże zmiany w przeciągu poprzedniego roku oraz obecnie. I była to kampania, którą chcieliśmy dedykować głównie studentom, żeby zbudować jakąś emocjonalną zależność z marką. Więc najpierw chcieliśmy wypromować sam Dzień Przytulania. I była to taka kampania, jak my nazywamy, oddolna, która się w głównej mierze opierała na promowaniu Dnia Przytulania na różnych portalach, które były dedykowane i dobrze wypadały w grupie studenckiej. Takim portalem na przykład była Fotka, gdzie prowadziliśmy akcję społecznościową. Działały osoby, które wysyłały wiadomości spersonalizowane do poszczególnych użytkowników Fotki. Również pojawiały się na portalach artykuły o Dniu Przytulania, że właśnie o co chodzi w tym święcie, kiedy ono powstało, była to taka kampania informacyjna. Następnie przeszliśmy do momentu, kiedy już odkrywamy się z tym, że Hopkola jest patronatem Dnia Przytulania. Nasz cel to było 300 tysięcy podpisów. W ramach kampanii przeprowadziliśmy bardzo skuteczną akcję, więc tych podpisów było finalnie więcej. Już bodajże 3 tygodnie przed końcem kampanii mieliśmy wymaganą liczbę podpisów, ale kontynuowaliśmy działania nadal i nasze rezultaty przekroczyły oczekiwania. Koncepcja kampanii Łaciate Krowę Live oparta była na stworzeniu platformy wykorzystującej całe spektrum możliwości, jakie dają formaty wideo. Główną atrakcją serwisu była relacja na żywo z zagrody w Grajewie, która pokazywała prawdziwe życie krów w ich naturalnym środowisku. Celem serwisu było przybliżenie użytkownikom marki i pokazanie, że za mlekiem łaciate stoją prawdziwe łaciate krowy. Organizowaliśmy w zagrodzie urodziny jednej z krów, które były jakby hucznie obchodzone, był tort z siana, były śpiewane 100 lat przez pracowników zagrody. Był także dzień spa, w którym krowy były masowane, czesane i pielęgnowane. Użytkownicy mieli wpływ na to, co dzieje się w zagrodzie. Za pośrednictwem łaciatej playlisty mogli głosować na utwory, które były puszczane następnego dnia krowom, a głosując na te utwory i odpowiadając na pytanie, dlaczego dobre łaciate, mogli każdego dnia wygrać iPoda. Dla bardziej zaangażowanych użytkowników na serwisie została stworzona gra społecznościowa, gdzie użytkownik mógł stworzyć swojego wirtualnego upila, swoją wirtualną dobrą łaciatą, którą się opiekował. I poprzez to, że karmił ją, zabierał ją do kina czy do kosmetyczki, poprawiał jej stan rozwoju. Efekty kampanii przerosły jakby nasze oczekiwania, ponieważ serwis w przeciągu 1,5 miesiąca, nowo powstały serwis, zgromadził ponad 260 tysięcy unikalnych użytkowników. A co jest najważniejsze, każdy z nich spędził średnio na serwisie 25 minut, co jest bardzo, bardzo dobrym wynikiem.